Endecja. Witam serdecznie, panie pośle. Zważywszy na ostatnią dyskusję na temat reformy sądownictwa, uważamy, że jedną z podstawowych rzeczy, które należałoby zrobić... Bardzo proszę, mamy problem z mikrofonem. Proszę o powtórzenie. Teraz już jest, dostaje, tak? Tak, jest dobrze już? Mamy dobrze, to w takim razie ja tu mam zapasowy mikrofon. Szybciutko taki, no zobacz, będziesz jak Denis Roussos. Miliard złotych na TVP poszło i nie ma mikrofonu. Stowarzyszenie Endecja, zważywszy na ostatnią debatę na temat reformy sądownictwa, uważamy, że jedną z podstawowych kwestii jest pełna dekomunizacja sądów oraz prokuratur. Uważamy, że należy wyeliminować... Cały czas jest jakiś problem. Czy my jesteśmy w stanie ten problem szybciutko naprawić? Ewentualnie gdyby inny mikrofon. A teraz? Witam. No, teraz dostaję sygnał. Proszę bardzo. Do trzech razy sztuka. Tak jest, nawet do dwóch się udało razy sztuka. Proszę bardzo. Tak raz jeszcze, tak żeby tu widzowie słyszeli. Tak, w ostatnim czasie mamy debatę na temat reformy sądownictwa w Polsce. Uważamy, że jedną z podstawowych kwestii, którą należy zrobić, jest pełna dekomunizacja sądów oraz prokuratur, to znaczy oczyszczenie z jakichkolwiek osób mających związek z tym dawnym zbrodniczym systemem oraz z resortowych dzieci tak zwanych. I czy uważa pan poseł, że obecne zmiany mogą doprowadzić do tego, że wreszcie uda nam się to osiągnąć? W jakimś stopniu tak, natomiast trzeba pamiętać, że projekt Prawa i Sprawiedliwości, które zostały zawetowane przez pana prezydenta, no szły dalej, chociażby w zakresie zmian w Sądzie Najwyższym. Prezydent zawetował te ustawy i no trzeba uszanować tutaj też rolę prezydenta, który ma mandat z powszechnych wyborów. Czuje się strażnikiem, czy jest strażnikiem konstytucji i czuje się też jako reprezentant całego narodu, mimo tego, że no nie wszyscy wyborcy na niego głosowali. I myślę, że te propozycje, które są zawarte w projektach pana prezydenta, nie idą tak daleko, żebyśmy dokonali ostatecznych zmian wymiany kadr w Sądzie Najwyższym z uwagi na to, że no jednak w jakimś stopniu jest tu spór między nawet konstytucjonalistami, czy byłoby to zgodne z konstytucją, czy też nie, ale już nie wracajmy do tej analizy. Myślę, że w dużym stopniu te projekty, które za chwilę, mam nadzieję, Sejm, Senat przyjmie i pan prezydent podpisze, są dobrą drogą w tym kierunku, o którym pan pyta.